Prognoza pogody na najbliższe dni zapowiada się naprawdę korzystnie. Biorąc pod uwagę zbliżające się święto zakochanych, ta informacja może cieszyć podwójnie. Czego możemy spodziewać się w walentynki? Prognoza pogody na najbliższe dni może naprawdę ucieszyć miłośników spędzania czasu w plenerze i spacerów. W porównaniu do ostatnich tygodni, gdzie na przemian mieliśmy mróz, słońce, śnieg i odwilż, teraz sytuacja zapowiada się naprawdę znakomicie. Synoptycy oświadczają, że tegoroczne walentynki będzie można spędzić na dworze. Ich zdaniem 14 lutego będzie pogodny, zwłaszcza na północy i zachodzie kraju. Temperatura będzie dodatnia, słupek rtęci będzie utrzymywał się pomiędzy 3 a 8 stopniami Celsjusza. Najwyższa temperatura będzie odnotowana na Pomorzu Zachodnim. W całym kraju mogą pojawić się opady, zwłaszcza rano, i dotkną one w głównej mierze południowej części Polski. Oznacza to, że romantyczne spacery owszem, będą możliwe, jednak na wszelki wypadek warto zabrać ze sobą parasol. Przymrozków nie powinno być nawet w nocy, jednak w okolicy Suwałk może pojawić się mgła. Słońce będzie świeciło bardziej intensywnie nad morzem oraz w województwie podlaskim i mazowieckim. Prognoza pogody. Kolejne dni, jako że w tym tygodniu walentynki wypadają w czwartek, przez co wiele par nie będzie miało zbyt wiele czasu na wspólne świętowanie, warto pomyśleć nad przełożeniem ich nieco. Pogoda umiarkowana utrzymać się ma do piątku wieczorem, wtedy też prawdopodobnie pojawiać się będą zachmurzenia i deszcz. Jednak od soboty czeka nas prawdziwe wiosenne preludium, które z całą pewnością ucieszy wszystkie pary, które zdecydują się przełożyć o dwa dni własne walentynki. W całym kraju, jakby w ramach wynagrodzenia za dotykające nas opady, będzie świeciło słońce, a temperatura w niektórych miejscach sięgnie nawet 12 stopni. Najcieplej będzie na Dolnym Śląsku, z kolei najmniejsza temperatura będzie odnotowana, jak zwykle, na Suwalszczyźnie. Kolejną istotną informacją jest to, że wiatr będzie wiał rzadko i umiarkowanie. Pogoda w walentynki będzie stosunkowo ładna, jeśli nie liczyć mogących wystąpić silnych opadów. Jednak na spędzenie czasu z drugą połówką będzie w sam raz, jeśli planuje się robić to pod dachem. Z kolei dla miłośników świeżego powietrza najlepiej będzie zaczekać do soboty, która stworzy znacznie więcej możliwości. Z drugiej jednak strony walentynki można obchodzić przecież dwa razy. Najbliższy weekend zapowiada się naprawdę znakomicie.